Cześć, nazywam się Kasia Woźniak, jestem lekarzem i dziś nagrywam dla Was aktualizację informacji na temat koronawirusa. Jak wygląda aktualnie sytuacja na świecie i w Europie? Czy mamy podstawy do niepokoju? To 93% potwierdzonych zakażeń miało miejsce w Chinach, pozostałe 7% w różnych krajach, część w Europie. W Europie w ostatnich dniach dosyć dynamicznie narastała liczba nowych przypadków potwierdzonych zachorowań we Włoszech, ale pojawiają się też w innych krajach, również w krajach sąsiadujących z Polską. Jak do tej pory nie ma żadnego potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce, ale to jest kwestia kilku najbliższych dni, czy może nawet kilku godzin i taki potwierdzony przypadek w Polsce będzie. Skoro taki potwierdzony przypadek na pewno w Polsce będzie, to czy powinniśmy się bać, czy koronawirus jest groźny? Odwołam się teraz do liczb i powiem Wam na podstawie raportu WHO, że 80% przypadków zachorowań ma przebieg łagodny lub taki umiarkowany i nie wymaga hospitalizacji. Zwykle objawy pojawiają się w ciągu 5-6 dni po zakażeniu, czasami trochę później, a choroba trwa i ustępuje u osób, które przechodzą ją tak lekko, ustępuje w ciągu 2 tygodni, u osób, które przechodzą ją ciężej, trwa dłużej, między 3 a 6 tygodni. Kto jest najbardziej narażony? Mamy już dużo oficjalnych statystyk dotyczących śmiertelności. I z raportu WHO z 20 lutego wiemy, że do 20 lutego nie było żadnego przypadku śmiertelnego w grupie wiekowej dzieci do 9 roku życia. Nie do końca wiadomo, dlaczego tak jest, ale dzieci przechodzą infekcję dużo łagodniej. Wśród dzieci starszych między 9 a 18 rokiem życia były przypadki śmiertelne, ale były one bardzo, bardzo nieliczne. Podobnie nieliczne były wśród młodych dorosłych. I tak naprawdę największa śmiertelność jest wśród osób w wieku podeszłym, po 60, 70 czy nawet 80 roku życia. Szczególnie ciężko przechodzą zakażenie osoby obciążone dodatkowymi chorobami, takimi jak cukrzyca, nadciśnienie czy różne choroby układu sercowo-naczyniowego. Te osoby najtrudniej radzą sobie w walce z wirusem. W takim razie, co my teraz tu powinniśmy w Polsce robić, skoro wiadomo, że niedługo ten wirus do nas dotrze? Czy powinniśmy biec, krzyczeć, panikować? No to jeśli oglądaliście moje poprzednie filmy, to już wiecie, że nie. Jest ogromny szum medialny z tym związany, bo to się dobrze klika. Ale warto zachować taki trzeźwy osąd i to jest dosłownie kilka takich podstawowych zasad, które powinniśmy stosować, żeby zminimalizować ryzyko zakażenia. Doskonale wiecie, że wirus przenosi się drogą kropelkową, ale droga kropelkowa to nie tylko takie kichnięcia na kogoś, ale również nasze dłonie. Bo jeśli osoby chore kaszlą w dłonie i później dotykają różnych rzeczy, no to przenoszą wirusy. Dlatego tak ważne jest częste mycie rąk, szczególnie jeśli przebywamy w jakiejś przestrzeni publicznej, gdzie jest dużo ludzi. Powinno się myć ręce bardzo dokładnie, ciepłą wodą z mydłem i warto je też dodatkowo odkażać środkiem z alkoholem, bo to zabija wirusy, jeśli taki środek mamy. Co więcej, jeśli przebywamy w takiej przestrzeni publicznej, to pamiętajcie o tym, żeby unikać dotykania dłońmi do oczu, do nosa i do buzi. W ten sposób sami wnosicie wiriony do organizmu. Kolejna ważna sprawa to jak kaszleć i kichać, żeby nie przyczyniać się do rozprzestrzeniania wirusa. Dotyczy to nie tylko koronawirusa, ale także wirusów przeziębienia, grypy, wszystkich. Uwaga! Ta informacja może odmienić Wasze życie. Nie kaszlcie w dłoń. Aha, to jest zakazane, chyba że macie chusteczkę i po takim kaszlnięciu w chusteczkę od razu ją wyrzucacie i myjecie ręce. Jeśli chusteczki nie macie, to uwaga, trzeba kaszleć bądź kichać. Zgięcie łokciowe! Nie wiem, czy mnie było słychać. I tym sposobem, kaszląc tutaj, nie rozprzestrzeniacie później wirusów na dłoniach. Czy powinniśmy nosić maseczki? Opowiadałam Wam już na poprzednim filmie, że maseczki bardziej zapobiegają rozprzestrzenianiu się wirusa, więc powinny być noszone przez osoby chore lub osoby
będące personelem medycznym, czy rodzinę zajmującą się osobą chorą, takie, które mają z nią bezpośredni kontakt. Nie ma podstaw do noszenia takich maseczek przez osoby zdrowe gdzieś na ulicy. Więcej o maseczkach możecie się dowiedzieć w poprzednim filmie, nie będę już teraz powtarzać. Kolejna rzecz, jaką powinniśmy robić, to w miarę możliwości unikać dużych zbiorowisk ludzi, unikać takich zatłoczonych miejsc, a jeśli w takim jesteście i widzicie, że ktoś prycha i kicha, to warto znajdować się w odległości od niego co najmniej metr lub lepiej tak na 2 metry. Następna ważna rzecz, ważne zalecenie, które co prawda nie uchroni Was przed koronawirusem, ale uchroni przed wirusem grypy. A doskonale wiecie, że wirus grypy jest aktualnie bardzo popularny i również prowadzi niestety czasami do zapaleń płuc. Powinniśmy się na grypę szczepić, bo na grypę mamy już szczepionkę, na koronawirusa jeszcze nie. Ona powstaje, miejmy nadzieję, że będzie jak najszybciej, wtedy będziemy mogli się wszyscy zaszczepić, ale uwaga, ta grypa już jest, możecie to zrobić już teraz. Wrócę jeszcze na sekundę do maseczek i pamiętajcie jeszcze o jednym, bo noszenie maseczki daje złudne poczucie bezpieczeństwa. Noszenie maseczki ma sens tylko wtedy, gdy zadbamy o wszystkie pozostałe elementy i będziemy dbać o higienę. Co więcej, przy nakładaniu i zdejmowaniu maseczki bardzo ważne jest, by robić to w sposób prawidłowy, nie dotykać zewnętrznej strony, bo takie złe noszenie jest kompletnie bez sensu. Co więcej, robi się teraz poważny problem, bo niedługo może dojść do sytuacji, że zabraknie takich maseczek chirurgicznych w szpitalach. A szpitale cały czas normalnie pracują, wykonywane są operacje planowe i wyobraźcie sobie sytuację, że chirurg podczas operacji nie ma maseczki. Taka maseczka chirurgiczna nie chroni przed wirusem, ona przepuszcza wirusa. Ona ma zadanie chronić chirurga przed zachlapaniem krwią, oraz w drugą stronę ma za zadanie chronić, by wydzieliny z nosa i z buzi chirurga nie dostały się do pola operacyjnego. I operacje bez maseczek nie będą mogły być wykonywane. A sens noszenia maseczek chirurgicznych, jak wiecie, jest znikomy, albo może nawet nie ma go wcale w przypadku próby zapobiegania przenoszenia koronawirusa i o tym więcej opowiadałam w poprzednim filmie. Bardzo często pojawia się jeszcze jedno pytanie, czy zwierzęta domowe mogą się tym nowym wirusem z Wuhan zarażać i lub czy mogą przenosić go nawet dalej między ludźmi. To aktualnie nie ma żadnych potwierdzonych informacji na ten temat, żeby nasze psy czy koty mogły chorować, ale warto zachować higienę w kontaktach ze zwierzętami domowymi, bo tym sposobem zapobiegamy przenoszeniu się różnych innych patogenów, na przykład bakterii E. coli czy salmonelli, których zwierzęta są czasami nosicielami. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania na temat koronawirusa, to koniecznie obejrzyjcie moje poprzednie 2 filmy. Jeśli odpowiedzi tam nie będzie, to piszcie je poniżej. Odpowiem na Wasze pytania w kolejnej aktualizacji, bazując na wiarygodnych i rzetelnych informacjach, bo to jest w tym momencie najważniejsze, bo szum medialny jest ogromny, ale musimy się skupić na tym, co pewne i zachować taki logiczny osąd sytuacji. A na dziś to wszystko. Zachęcam Was jeszcze do subskrybowania mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym filmie.